Siemaneczko, z tej strony WB Szakal z programem Hard Disk Sentinel 5.01 Pro. Oczywiście darmowa wersja, możecie znaleźć ją na internecie. Darmowa wersja też jest bardzo przydatna. Od razu wam powiem, że bardzo się przydaje do testów dysku, czy przypadkiem nie jest bardzo uszkodzone, ile prawdopodobnego czasu działania mu pozostało, jaka jest jego kondycja i maksymalna oraz minimalna temperatura. Mój dysk systemowy jest w stanie dopuszczalnym. Jak to wygląda? Wydajność 100% doskonała, to najważniejsze. Czas zasilania 900 dni i 13 godzin. No, to trochę już ten dysk przeżył. I to co widzicie, obłędy i takie inne pierdoły, co piszą na temat mojego dysku, to jest wszystko akurat prawda. Ale na szczęście na tym dysku jest tylko system. Odciążyłem ten dysk. Niektóre z sektorów będę naprawiał specjalnym programem. Niektóre udało mi się naprawić już. I powiem wam tak. Prawdopodobnie stan tego dysku dopuszczalny jest od 1,5 roku czasu. I komputer działa idealnie, nie zawiesza się, włącza, wyłącza się normalnie. A z tego względu, że na tym dysku jest tylko system, wszystkie inne pierdoły typu gry, programy do przerabiania filmów i tak dalej są na dysku D, na którym kondycja jest o wiele lepsza. Kondycja dysku D to jest 60%, nie, przepraszam, dysku E. No, a obecny dysk z tą kondycją to jest dysk C. I tak jak widzicie, wydajność 100%, doskonała, super, kondycja dopuszczalna, czyli jeszcze przeżyje ten dysk trochę. Temperatury, macie tutaj, ogólnie pokazuję wam temperatury, temperatura maksymalna dzisiaj 34, temperatura średnia 32,75 stopnia Celsjusza, temperatura aktualna 33 stopnie Celsjusza. Tu mamy inne wykresy, informacje, dziennik, wydajność dysku, mniej więcej aktywność dysku na dole, macie szybkość przesyłania w megabajtach na sekundę podaną na dole. Zobaczymy jak ten dysk, aktywność dysku jest jak widzicie praktycznie w ogóle, alarmów żadnych nie ma. Dziennik, nic nie jest zapisane, macie dokładne informacje, wszystko w porządku. Temperatura aktualna 31 stopni, temperatura średnia 31 stopni, temperatura maksymalna 32. Temperatura maksymalna w okresie eksploatacji, czyli jak gram w jakąś bardzo ciężką grę, to może być 4 dychy, 40 do 47 stopni. I tu mamy tak, czas zasilania 563 dni, 7 godzin, szacunkowy pozostały czas istnienia to 454 dni. Dlatego stworzyłem specjalną kopię zapasową całego systemu na dysku E, bo niestety szacunkowy pozostały czas istnienia to niby 62 dni, ilość cykli start-stop macie napisane, ale tak naprawdę te 62 dni co piszą, to już jest od jakiegoś miesiąca, dwóch miesięcy czasu to oznaczenie 62 dni, więc ten dysk posłuży jeszcze długo, długo, aby na nim nic innego nie instalować, zostawić ten system tak jak jest i będzie ok. A na moim laptopie, który niedawno zakupiłem, kondycja dysku jest 97%, a wydajność 100%. Naprawdę udało mi się doprowadzić tamten dysk do super kondycji i naprawić dużo błędów. W laptopie dysk śmiga elegancko. Dzięki paru programom, które naprawiły tamten dysk, zasuwa jak szalony. Także osobiście polecam Hard Disk Sentinel 5.01 Pro. Na internecie demonstracyjna wersja, znaczy taka niepełna wersja dostępna dla każdego,
za darmo. Warto pobrać i warto mieć uwagę na kondycję swoich dysków. To tyle. Pozdro piąteczka, WB Szakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.